I siemanko, czas na podsumowanie kolejnego sezonu. Tym razem skończyliśmy sezon w Bundeslidze jako trener Unionu Berlin. Oczywiście nie graliśmy całego sezonu, tylko graliśmy tutaj od meczu z Bayernem Monachium. Kadra, którą wystawiliśmy w tym meczu, bardzo daleko odbiega od kadry, którą mamy aktualnie dziś. Na przykład Frederik Ronow wtedy był podstawowym bramkarzem, dzisiaj gra w Kopenhadze. Yusuf Gazibekovic gra dzisiaj w Galatasaray. Robin Notch gra w Sevilla, Bisek gra w Lille, Robin Gosens gra w Stuttgardzie, Toussaint gra w Mönchengladbach, Haidara wrócił do Lipska, Szelado Becker do Wolverhampton, Kevin Volland to jest chyba Darmstadt, nie, Bochum, Alan Velasco wciąż jest naszym zawodnikiem, Maximilian Bayer trafił do Almerii, Aleksander Szwolow, trafił do Napoli, Raf van der Berg wrócił do Frosinone, Rani Kedira w Sevilla, Lukas Holler Bologna, Jeveling gra w AS Romie, Lai Downey w Sunderlandzie, Koki Saito w Wolfsburgu, Okorodzi gra w Heidenheim i Janik Haberer gra w Unionie dalej. Więc tak naprawdę z całej jedenastki został tylko Alan Velasco, a z całego składu jest dwóch zawodników. Oczywiście Bayer tutaj też miał inny skład. Jak widzicie, mieli problem z bramkarzem. Timber, który dalej tu jest. Kim, który dalej tu jest. De Ligt, który dalej tu jest. Alfonso Davies też. Joshua Kimmich tak samo. Odrzutowego tak samo. Facundo Torres. Leroy Sané. Matias Tell. Upamecano. Gnabry. Gorecka, Gnabry teraz gra w Fenerbahce, Lokonga wciąż jest, Pirola gra wciąż, Dragusin poszedł do Brentford, Ryerson gra dalej i Simon jest w rezerwach Bayernu. Więc tak wyglądał pierwszy mecz. Wygraliśmy z Bayernem, później trzy remisy z rzędu i to z zespołami z dołu tabeli. W końcu wygrana w meczu ligowym przeciwko Leverkusen. Tutaj mieliśmy fajną serię, bo mieliśmy trzy wygrane z rzędu, wiadomo, mecz z Dortmundem przegrany gdzieś tutaj w końcówce. Później wiadomo, porażka z Wolfsburgiem, remis z Lipskiem, 4-5 wygranych z rzędu. Tutaj się zapowiadało, że może wskoczymy do europejskich pucharów, a tutaj porażka z Frankfurtem. Wygrana mimo wszystko 4-0 z Bayernem Monachium. Porażka 2-3 z Hoffenheim, gdzie wygrywaliśmy 2-0 do 16 minuty. Z Hamburgiem, przepraszam, porażka z Darmstadt 3-0 na własnym stadionie, porażka 3-2 po czerwonej karcie Pearsona, wygrana z Hertą i porażka z Borussią Dortmund na zakończenie rozgrywek 5-1, ale na sam koniec wygraliśmy DFB Pokal, czyli koniec końców wzięliśmy klub, to była nie wiem która kolejka, tutaj gdzieś będzie, a muszę wejść poprzedni sezon. I Union, aha, bo to jest aktualny sezon, tak, dobra, to się nie da. Ale ogólnie wzięliśmy Union z miejsca 17 na miejsce 11 do europejskich pucharów. Był moment, że brakowało 4 punkty, ale no niestety nie udało się dogonić. Tak czy siak mamy Ligę Europy, z czego ja jestem bardzo zadowolony. Borussia tylko jedna porażka w tym sezonie. I to oczywiście jakiś Mainz u siebie. Dwa remisy z Bayernem i 25 wygranych. Jest bardzo dobry wynik. My, jako ten sezon, co był, nie mamy jakiegoś tutaj niesamowitego zawodnika, który moglibyśmy powiedzieć. Patrząc na to, jak te mecze nasze wyglądały, to raczej był to taki sezon, bym powiedział, przejściowy. No wiadomo, jeżeli się bije utrzymanie, to ta kadra tych zawodników, którzy odchodzą, czy też, no mówię, taktyka 4-2-3-1 cały czas była grana. On na mecz z Unionem też wyszliśmy 4-2-3, więc to nie była wina, to nie była wina taktyki, tylko po prostu zaangażowania zawodników. Jeżeli chodzi o stan finansów, od momentu, gdy my dołączyliśmy, czyli gdzieś tu, tak, dobrze mówię, to jest marzec, nie, my gdzieś dołączyliśmy tutaj, więc ten stan finansów gigantycznie ruszył do góry, chociaż tu wiadomo, spadał, bo podpisywaliśmy graczy, teraz niesamowicie poszedł do góry. Stan konta oczywiście minus 2 miliony, obroty na plus, zysk strata 88 milionów, widzimy wydatki na pensje duże. Tu musimy budżet, powiedzmy, taką osobę zmodyfikować. Nie, jeszcze musiałbym zmodyfikować budżet płacowy do 2, powiedzmy, taką osobę damy.
później znów będzie. Dobra, minimalny budżet mi jest raczej niepotrzebny. Zysk, strata, no widzicie, raczej tutaj zysk, strata. Tak to niestety wygląda w takim klubie. Jeżeli chodzi o centrum szkolenia, nie trafił nam się żadny ciekawy wunderkid. Informacje o klubie też, no jedynie co dodaliśmy do gabloty, to puchar. Jeżeli chodzi o strategię na ten sezon, jeżeli chodzi o klub, chcą, żebyśmy zatrudniali niemieckich piłkarzy. Bardzo ciężko jest znaleźć niemieckich piłkarzy, ponieważ nie ma skąd ich brać. W sensie, jakby tu powiedzieć, Bayern wszystkich zawodników, którzy byli sensowni, zabrał ze sobą Bayern. Tyle. Albo Borussia. Nie przekraczać budżetu płacowego. Kibice chcą, żebyśmy do maksimum wykorzystali stałe fragmenty gry. Żebyśmy niemieckich piłkarzy ściągali, pokonaj naszych piłkarzy Hertha i oczywiście, żeby zakwalifikować się do Ligi Europy. Więc teoretycznie top 6 powinno być celem w tym sezonie, ale oczywiście wiadomo, cel top 4. Jak to na to, co my tutaj działaliśmy? Jeżeli chodzi o transfery, to zobaczmy sobie poprzedni sezon. To nie są moje transfery tutaj. Moje transfery zaczynają się w momencie tu, gdy dołączyli do nas tacy zawodnicy tutaj. Oj, przepraszam. Jak Edgar Lopez, Nkosi, więc to są zawodnicy, których ja pozyskałem przez ten cały okres czasu, a to są zawodnicy, których ja sprzedałem. Więc ja sprzedałem od zawodnika od Toussarta, że to są zawodnicy, których ja sprzedałem. Trochę na nich zarobiliśmy, mogliśmy może więcej, może mniej, ale tak czy jak jestem zadowolony z tego, że udało się pozbyć już środki, bym powiedział na jakieś no 80-90 milionów, co nam pozwoliło ściągnąć tutaj tych zawodników. Kilku zawodników wiadomo, ciekawych, kilku też nie wypały. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o sztab, to cały czas problem jest taki, że nie mogę mieć więcej niż 10 trenerów w sztabie, więc to jest bardzo ograniczające, ponieważ nie mogę mieć trenera bramkarzy dodatkowego, jakiś tam jeszcze jednego, dwóch trenerów. Więc to jest mega denerwujące i próbowałem chyba ileś miesięcy i to nic to nie daje. Jeżeli chodzi o sztab, mamy bardzo dobry, wiadomo, tutaj fizjoterapeuta 20 itp. itd. Same 20, najlepsi możliwi. Więc przechodząc do tego sezonu, który nadchodzi teraz, jak widzicie, gramy w Lidze Europy. Teraz mamy super puchar z Borussią Dortmund i mamy ligę, czyli Bundesligę. Tutaj cel jest jeden w tym sezonie. Mówię, zawodników za poprzedni sezon nie mogę zbytnio ocenić, bo ciężko mi jest powiedzieć, kto tutaj się do czegoś przyczynił, ale na pewno bardzo dobrym zawodnikiem w poprzednim sezonie był Luka Włuskowicz. Przepraszam. Nie. I Iwica Radojcic na pewno był bardzo dobrym zawodnikiem w poprzednim sezonie. 7-0 ocena, więc to jest git. Więc mówię, o zawodnikach nie będę gadał, ale pogadajmy o tym, co się będzie działo w nadchodzącym sezonie. Jeżeli chodzi o transfery, to widzicie tutaj, wypożyczam zawodników albo się ich pozbywam. Staram się to zrobić jak najszybciej, jak na bieżąco, żeby tutaj ten budżet jak najszybciej przywrócić. Plus zbudować kadrę, która będzie o coś grała. Jeżeli chodzi o transfery na ten sezon do klubu, które ja dokonałem. Przede wszystkim to nie jest mój transfer, to jest transfer klubu i dlatego musimy tego zawodnika pożyczyć. Więc dołączył do nas Mateusz Dzido, dołączył do nas Palacios, Patino, Pass, Florian Wirtz, co jestem mega zdziwiony, że się udało go ściągnąć, Zafrico, Mohamed Ali Cho, Kenneth Taylor, Domenico Berardi, Andersen, Zeroli, Kurt Zuma, Mateo Kovacic, więc widzicie, tutaj za darmo podpisałem i młodych, i starszych zawodników, którzy moim zdaniem mają tu coś. Którzy mogą. A jeszcze, przepraszam, jest też Jack Grealish. I jeszcze jest Spike Breeds, którego nie mam zdjęcia, ale wygląda bardzo dobrze. Więc tak wygląda to, że potrzebowałem po prostu zawodników, na których można już teraz liczyć. I wydaje mi się, że kluczowe będą transfery Wirtza, Kurta Zumy, bo to są zawodnicy, których atrybuty są po prostu niesamowite.
Więc mamy Andersena też, więc mamy zawodników, którzy mają tą wartość kolejce 20 paru milionów, a sięgnęliśmy ich za free. Więc teoretycznie, jeżeli z kogoś będziemy niezadowoleni, to po prostu go się pozbędziemy w zimę. Dobra, jeżeli chodzi o transfery z klubu, Maximilian Bayer do Almerii, Koki Saito do Wolfsburga, Rani Kedira, który bardzo dużo grał w Unionie, szedł tutaj za darmo, kapitan, co by nie mówić, 18,5 miliona, Szwolow z Don Napoli, 2,6, Robin Gosens 21, tutaj mamy jakiś kasztanów, posprzedawaliśmy za grosze, wypożyczenia, wypożyczenia i oczywiście kupiliśmy jeszcze kilku zawodników, więc kupiliśmy Lukę Vuskovicia za 9 milionów i 28 łącznie, widzicie, tam z dodatkami. Arnaldo Nangi, który jako na Ukraińca wygląda dobrze. Luka Wrbancic, bardzo dobry zawodnik, który może zagrać jako ofensywny pomocnik, jako defensywny pomocnik, więc ma bardzo dużo tutaj zalet, jeżeli chodzi o nasz skład. Tutaj mamy Japończyka, jakiegoś na SO. Hostrup też na SO ściągnięty. Adrian Wajcu na lewą obronę. No potężnie wygląda ten Wajcu. Wojcu, przepraszam. Bardzo dobrze. Florian Müller jako rezerwowy bramkarz. Jack Grealish i Andrea Biasoli za 4,5,7 miliona. Taka była jego klauzula, więc tak to wygląda. Więc tak wyglądają transfery. Tutaj oczywiście na koniec już żadnych transferów nie wiem. Więc tak wyglądają transfery. Cel na ten sezon jest tylko jeden. Liga Mistrzów. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam na streama, żeby być na bieżąco.